Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasza adoracja już trwa. Czy w milczeniu, czy z modlitwą wspólną, głośną. Ale jesteśmy zebrani. Jesteśmy tutaj, gdzie jest pośrodku Chrystus Pan. Ten, który stworzył. Ten, który zbawił. Ten, który nas uświęca. Właśnie temat stworzenia ostatnio omawialiśmy, a na końcu świat aniołów. Pomyślmy, jeśli ten świat ziemski jest taki piękny, jak dopiero piękne musi być niebo, jeśli my tu na ziemi mamy tyle wspaniałych talentów, to cóż dopiero ci, którzy nieustannie przebywają przed Bogiem. To nie tylko po to, żeby stwierdzić, jak nam daleko do tego szczęścia, ale odwrotnie, żeby się zachęcić. To szczęście czeka. Ono jest przygotowane również i dla nas. Idę przygotować wam miejsce. A gdy przygotuję wam miejsce, tak Pan Jezus po ludzku mówi, jakby tam trzeba było coś posprzątać, poukładać, poprzestawiać. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Pamiętajmy, że to, co widzimy, to, czego dotykamy, to nie cały świat. I to, co przeżywamy, to nie wszystkie nasze przeżycia. Że to jest zaledwie jakiś cień tej rzeczywistości, w którą wchodzimy nieustannie i to już, aż wyjdziemy i twarzą twarz staniemy przed Bogiem. Nie obawiajmy się. Bóg się zatroszczył, żebyśmy byli przygotowani na to spotkanie teraz, a reszty dokona w czyśćcu. Także będziemy wszyscy doskonałymi obrazami, podobieństwami Boga, gdy staniemy przed Nim. Kolejny nasz temat. Dlaczego wśród stworzeń istnieje zło i cierpienie? To jakby zaprzeczenie tego poprzedniego tematu, że takie wspaniałe życie, szczęście nas czeka, a tymczasem tu na ziemi daleko do szczęścia. Owszem, często może się nam wydawać, że tylko cierpienie, trudy, zadania, obowiązki i to wszystko takie niepewne, bo wyśmiewane przez ludzi, bo deptane przez innych. Tyle zła na świecie, tyle w nas słabości. Właśnie, nie możemy omijać tematów trudniejszych. Nie możemy się jedynie pocieszać, jakie wspaniałe jest niebo. Mamy się także uczyć, jak iść przez tę ziemię, by zrozumieć lepiej Jezusową zasadę i warunek, jaki postawił. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech mnie naśladuje. A więc cierpienie, krzyż jest nieodłączne od drogi zbawienia. Co nie znaczy, że tylko wierzący cierpią, absolutnie. Choroby dotykają wszystkich. Nieszczęścia, te duchowe trudności. Możemy się różnić tylko pod względem dóbr materialnych, że ktoś ma więcej od nas. Ale to nie zapewnia szczęścia, nawet tu na ziemi, tym bardziej tego wiecznego. Kiedy stajemy wobec ludzkiej nędzy, co powinniśmy powiedzieć? A może milczeć? Pyta autor naszego podręcznika, Pierre de Coubermont, przewodnik po trudnościach wiary. Pamiętne jest wyznanie wobec przyjaciela, jakie uczynił kardynał Pierre Veillot, przykuty do łoża śmierci przez raka. To jego słowa. Umiemy wypowiadać śliczne zdania o cierpieniu. Ja sam mówiłem o nim z zapałem. Powiedz księżom, by nic o nim nie mówili. Nie wiemy, czym ono jest. Płakałem z jego powodu.
Jeśli ktoś tak spieszy z słowami, z ustami pełnymi słów do chorego, do cierpiącego, do skrzywdzonego, to znaczy, że nie rozumie cierpienia. Rzeczywiście czasem jedyną rozmową, jedynym środkiem przekazania miłości jest milczenie. Trzeba się z tym liczyć. Niekiedy zamilczmy. Nawet jeśli ktoś będzie narzekał jak Hiob na Pana Boga, pomilczmy trochę razem z Nim. Starajmy się Go zrozumieć, a później powiedzmy, to rzeczywiście jest nie tylko przykre, ale nie do pogodzenia, żeby człowiek tak cierpiał. I szukajmy wyjaśnienia przede wszystkim u Pana Boga. Są takie różne powiedzenia, które tak lekko jakby tłumaczą, że cierpienie jest korzystne, że w cierpieniu my się wyrabiamy, dojrzewamy, doskonalimy. Święty Tomasz z Akwiną mówił: więcej się uczę przed moim krzyżem niż z wszystkich książek. Jest w tym dużo prawdy. Paul Claudel, konwertyta francuski, pisarz, filozof. Bóg nie przyszedł zniszczyć cierpienia, nie przyszedł, by je wytłumaczyć, ale przyszedł wypełnić je swoją obecnością. Ile w tym jest mądrości? Wskazuje nam kierunek. Bo Bóg, który przyszedł na ziemię, też cierpiał. Jest więc w cierpieniu jakaś moc, która, mówiąc po ludzku, przekonuje Pana Boga, służy na odkupienie. Dietrich Bonhoeffer, protestancki teolog, zginął w obozie koncentracyjnym. Bóg chrześcijaństwa nie pomaga nam swoją wszechpotęgą, ale swoją słabością. Bóg bogaty w miłosierdzie. Tutaj właśnie znajduje się istotna różnica w stosunku do każdej innej religii. Bóg swoją słabością nas wspomaga, nie potęgą, bo On też cierpi. Kiedy Bóg zbrojnych zastępów jawi się przed nami bezbronny, wtedy jest najbardziej rozbrajający. Bernard Bro, teolog, pisarz katolicki. Chrześcijanin o wiele więcej czasu poświęca zwalczaniu zła niż rozprawianiu o nim. Zapamiętajmy tę zasadę. Nie tyle mówmy o cierpieniu, co zwalczajmy, pomagajmy. Wspaniałe są słowa matki Teresy z Kalkuty. Jeszcze raz przytoczę. Na zarzut, że i tak ich nie uratuje, bo umrą z głodu ci już umierający, odpowiadała: ale niech umierają jak ludzie, to znaczy otoczeni miłością. To się im od nas należy. Śmierci nie potrafimy zapobiec najczęściej, ale możemy otoczyć ich w tym momencie miłością. I to może być decydujące dla ich szczęścia wiecznego, że chociażby w tym momencie uwierzą w miłość. Często też przypominano, że Chrystus nie wygłaszał kazań wobec paralityków, ślepych, chromych. On ich uzdrawiał. Bóg swoją mocą. My tak nie możemy, ale możemy inny sposób pomóc. Chrześcijanin musi jednak coś odpowiedzieć, kiedy stawiają mu zarzuty, pytania o cierpienie. Dlaczego w tym świecie, jeśli przez Boga stworzony, a Bóg jest miłością, tyle jest cierpienia, tyle jest zła? Inaczej Ewangelia nie byłaby dobrą nowiną. Dobra nowina dla wszystkich, a szczególnie dla tych najbardziej poniżonych, cierpiących, opuszczonych. Dlaczego Bóg stworzył taki świat, na którym tylu niewinnych doznają udręki? To jest odwieczne pytanie. I na to pytanie ludzie próbowali odpowiedzieć sami.
zanim jeszcze przyszło objawienie w Jezusie Chrystusie, naród wybrany tylko miał Stary Testament, księgi objawione. Cały świat nie znał ich. I wtedy ludzie, ponieważ myśl ludzka się rozwijała od dawna, starali się znaleźć odpowiedź na to, dlaczego Bóg stworzył taki świat, w którym tylu niewinnych doznaje udręki i cierpienia. I te odpowiedzi są właściwie dwojakie. Między najwyższym optymizmem, a najgłębszym pesymizmem umieścimy je wszystkie. Optymizm i pesymizm. A potem będziemy patrzeć, jaką odpowiedź daje Biblia i wreszcie, co Chrystus wnosi do tego problemu cierpienia, dlaczego ono istnieje. Już wiemy, że chrześcijańska refleksja teologiczna, teologia nie znosi tajemnic, nie rozjaśnia wszystkiego, nie tłumaczy, ale te tajemnice naświetla, stawiając w całości dobrej nowiny. I to jest fantastyczna harmonia, że każda prawda wiary wzięta oddzielnie może być dla nas jakaś taka chwiejna. Ale jeśli ją zobaczymy na tle całej Ewangelii pozostałych prawd, innych prawd, widzimy, że tak, że to wszystko się łączy i jako całość jest najwspanialszą, można by i tak nazwać, teorią o człowieku, o jego szczęściu, o życiu, o śmierci. Chrześcijanin, każdy codziennie czyni znak krzyża na sobie, a daje w ten sposób znak, że na wszystkie jego działania, łącznie z tragediami istnienia, światło rzuca tajemnica Trójcy Świętej w imię Ojca i Syna i Ducha i tajemnica Kalwarii, bo to jest znak krzyża. Więc nawet na te cierpienia nasze światło czerpiemy z objawienia Boga w Trójcy Świętej jedynego. I na początek o tej refleksji filozoficznej, czyli co rozum ludzki sam mówi na temat cierpienia, autor od razu daje tytuł Ślepe zaułki refleksji filozoficznej. Odpowiedzi filozofów mieszczą się między dwoma biegunami, wyciszeniem i buntem. Jaka jest różnica między wyciszeniem a chrześcijańskim rozwiązaniem problemu cierpienia? To zaraz zobaczymy. Wyciszenie przede wszystkim dąży do tego, żeby uciszyć człowieka, żeby zrozumiał, widocznie to zło jest mniejszym złem, aniżeli gdyby tego cierpienia nie było. A inni odwrotnie, inni pokazując, że to jest absurd, żeby człowiek tak cierpiał, podrywają ludzi do buntu. Jeśli jest Bóg, to co to za Bóg? Kto jest, kto się tutaj kryje za tym buntem, łatwo się domyśleć. Ale i w tamtym wyciszaniu też nie ma Pana Boga. Tyle rozum ludzki sam może powiedzieć. Więc filozofia stara się sprowadzać zło i do jakiegoś warunku dla większego dobra. Dlatego jest zło, żeby coś większego, lepszego osiągnąć. I to zło wtedy jakby się roztapia w dobru, coś jak cukier w wodzie. I taka myśl już w filozofii greckiej u Heraklita, to są początki tej filozofii współczesnej europejskiej. On mówi, że życie polega na nieprzerwanym następstwie przeciwstawieństw, które się dowartościowują. Wojna pozwala docenić pokój, choroba pozwala docenić zdrowie. I głupota uwypukla, pokazuje mądrość innych. Wszystko jest potrzebne, aby istniał świat.
jakbyśmy bez głupoty mądrości nie rozpoznali. I tu jest właśnie ta pułapka. Wszystko potrzebne. To taka estetyka. Owszem, i to trzeba w obrazie jakąś ciemną barwą pokazać, żeby dobro wyszło lepiej. To wcale nie przynosi ulgi w cierpieniu. Wcale nie pociesza. Cierpienie, wielu znowu twierdzi, ma taką wartość wychowawczą. Uczy wiele człowieka. I tu są takie znowu porzekadła niemal ludowe. Istnieją takie rzeczy, które widzi się dokładnie tylko oczyma, które płakały. Inny znowu myśliciel mówi, człowiek jest czeladnikiem, ból jego majstrem. Pisarz katolicki Saint-Exupéry, człowiek ukazuje siebie, kiedy mierzy się z przeszkodą. I jego książki pokazują właśnie wielkość człowieka wtedy, kiedy spadają jakieś nadzwyczajne trudności. On sam zresztą był pilotem i dużo pisze o życiu pilotów, o ich zmaganiach ze straszliwymi niebezpieczeństwami. Mówi, kiedy mierzy się z przeszkodą, człowiek dopiero ukazuje, kim naprawdę jest i dojrzewa. Szekspir. Nie ma człowieka bez gryzoty. Jeśli ktoś jej nie ma, nie jest człowiekiem. Jak w Dziadach ta postać Zosi, kto nie cierpiał za życie ani razu, nie może wejść do nieba. Nie bój się klęsk. Pierwsza jest konieczna, bowiem ćwiczy wolę. Druga może stać się pożyteczną. Jeśli powstaniesz z trzeciej, jesteś człowiekiem. Życie to nie znaczy posuwać się po równinie, mówi przysłowie rosyjskie. To są miłe takie powiedzenia, ale mogą pomóc tylko tym, co już przeszli ten ciemny tunel cierpienia i wyszli. Mogą się pocieszać, że coś zyskali. Ale co pocieszy tych w tunelu, żeby w ogóle chcieli iść, żeby wyszli całkiem? I teraz, co się dzieje już w czasach nowożytnych? Filozofowie też się, ci nowożytni, zabrali do tłumaczenia cierpienia i fatalnie im to wyszło. Hegel usprawiedliwia wojny prowadzone przez wielkich zdobyców, geniuszy, bogów wojny, jak Napoleon czy Cezar w starożytności. Mówi, że ich pasja stała się środkiem, którym posłużył się rozum działający w historii. Nie ma mowy o Bogu. Hegel, tak zwani idealiści niemieccy, nie zajmują się problemem Boga. Rozum. Bo jakoś tłumaczyć trzeba powstanie świata. Rozum działający w historii. Mógł się ujawnić dzięki takim ludobójcom, jak choćby Napoleon czy Cezar. I to jest właśnie ta pułapka. Podstęp tego heglowskiego Boga polega na spożytkowaniu namiętności wielkich ludzi. To są ich namiętności, to są ich słabości. Oni chcieli zdobywać cały świat, ale dzięki temu coś się w świecie zmieniło. Człowiek winien się raczej pogodzić, na przykład z wojną czy z jakimś nieszczęściem, i wtedy dostąpi prawdziwej wolności. Jak się pogodzi z tym, że nic nie może zrobić, wtedy będzie wolny. I taki optymizm w cudzysłowie przejął Marx. Marx Engels, twórcy komunizmu. Tylko dołożył pewne poprawki. Historia polega na nieprzerwanym następstwie odwetów podejmowanych przez uciskanych wobec uciskających. I dzięki temu jest ruch w historii. Ci, którzy dziś są uciskani, jutro się podniosą do buntu i tych uciskających zniszczą, sami zaczną uciskać innych.
i w ten sposób dojdzie do ustroju komunistycznego, który wprowadzi raj na ziemi i teraz już nie będzie dalszego rozwoju, już nikt się nie będzie buntował przeciwko komunistom, tak wszystkim będzie dobrze. Na tym się zakończy rozwój ludzkości. Ja to pamiętam ze szkoły średniej. Tak nam właśnie tłumaczyli. Cała filozofia tego uszczęśliwiania świata mniej więcej w tym się tutaj mieści. Komunistyczny raj, jak to wyglądało w praktyce w czasach pokoju, w pierwszym komunistycznym raju światowym w Rosji, w Związku Radzieckim, w czasach pokoju między 1920, między rewolucją październikową a wojną, drugą wojną światową, wymordował Stalin, niektórzy mówią 50, niektórzy nawet 70 milionów ludzi w własnym narodzie, w czasach pokoju. To jest ten raj. Ale oni to wszystko robili właśnie w takiej, jak papież mówi, obłędnej idei, że to prowadzi do uszczęśliwienia przyszłych pokoleń. Trzeba wszystkich wrogów ludu wymordować, żeby zostali tacy, którzy będą wierzyli najpierw, a potem budowali i przeżywali raj na ziemi. Czy jednak zło można usprawiedliwić, kładąc na szale całe pokolenia cierpiące, dlatego żeby kiedyś ludzie byli szczęśliwi? Tak też Chińczycy na początku tłumaczyli. Cierpienia, wyrzeczenia, nędza, głód, ale to wszystko trzeba znieść, bo za 1000 lat Chiny będą najwspanialszym krajem na świecie. To jest ten pierwszy kierunek, który usprawiedliwia albo wycisza bunt przeciwko cierpieniu, raczej no, nawet i pochwala cierpienie jako czynnik rozwoju w historii całej ludzkości. Inny sposób tłumaczenia, równocześnie przekraczania strachu wobec istnienia zła. Bezpardonowa walka z osobistymi pragnieniami. To jest taka zasada. Na Zachodzie ten system zastosowali stoicy, także filozofowie starożytnej Grecji, a na Wschodzie buddyzm, prawie w tym samym czasie. Stoicy najpierw mówią, że wszystko, co się dzieje, tym wszystkim kieruje rozum. I to przejął Hegel. No, materialiści współcześni. Rozum kieruje i wszystko jest dobre, bo pochodzi od tego rozumu, który jest traktowany jak bóstwo. A człowiek? Człowiek jest zdolny do ogarnięcia najwyższej harmonii kosmosu. Człowiek to może zrozumieć i wejść w tę harmonię, poddać się temu procesowi. Ale niestety w człowieku są takie namiętności, które się sprzeciwiają temu rozumowi. I te namiętności trzeba w sobie zniszczyć. Stoicyzm, czyli tak, żeby łatwiej zapamiętać słowo, stać nieruchomo i bez uczucia wobec każdego nieszczęścia, każdego cierpienia, nie przejmować się nim. Na tym to też podejmuje buddyzm. Przeznaczenie tak musi być, człowieku, nic nie poradzisz. Im szybciej zaprzestanie się buntować przeciw cierpieniu, zrozumiesz, że tak musi być, tym szybciej będziesz szczęśliwy. I znów, dla pełnego szczęścia człowiek ma się nauczyć panować nad tymi pragnieniami i nie pragnąć niczego. Cieszyć się tym, co nas spotyka, nie szukać niczego. Zamiast zmieniać świat, zmieniać własne ambicje, dostosować się w ten sposób. I to by było wszystko, czego wymagają od człowieka. Panowanie nad sobą, gaszenie wszelkiego osobistego pragnienia, to jest klucz do szczęścia. Jest taka powiastka, która tłumaczy różnicę w podejściu do człowieka cierpiącego. Że pewien człowiek wpadł
do studni, pustej studni gdzieś na pustyni. Przechodzi Budda. Nic mu nie pomaga, tylko mówi, to twoje przeznaczenie, musisz się z tym pogodzić. Przechodzi jakiś muzułmanin i mówi, no spróbuję, może ci pomogę, próbuję, nie dostanie. No niestety, twoje przebaczenie, przeznaczenie, ja ci tu nie pomogę. Przechodzi Chrystus, zdejmuje wierzchnią szatę, schodzi na dno studni, wyciąga na swoich barkach człowieka. Taka jest różnica między, jest dobry taki obraz, w podejściu do cierpienia, do człowieka cierpiącego, w tych różnych religiach. Droga wyzwolenia według tamtej teorii przechodzi przez stopniowe odrzucanie pragnień osobistych. Na tym polega według nich szczęście. To dążenie do nirwany, żeby się niczym nie przejmować. To znaczy, człowiek powinien dojść do takiego stanu, aby go nie poruszyła ani śmierć, ani zdrada żony na przykład. Żeby go nic nie ruszało. Tak jest, no widocznie tak musiało być. I czy to nie jest poświęcenie człowieka w tych jego najważniejszych może przeżyciach, uczuciach dla osiągnięcia spokoju wewnętrznego? Żeby mieć spokój, to nic nie przeżywać? To tak jakby ktoś wypreparował mózg człowiekowi, wyciął te części mózgu, które odpowiadają za jakieś wyższe uczucia. Bo one zawsze będą narażone na jakieś cierpienie. I jeszcze jest taki jakby sposób pośredni, który ubóstwia zło. Mówi, że Bóg, Bogów jest dwóch. Jest Bóg dobra i jest Bóg zła. Obaj mają równą moc. Eskimosi długi czas, zanim przyjęli chrześcijaństwo, wyznawali właśnie taką wiarę. I do jakiego wniosku doszli? Ten Bóg dobry, to oni się nim nie zajmowali, nie przejmowali. On nam nie zaszkodzi. Ale tego złego to trzeba udobruchać. I jemu składali ofiary. Ale też strasznie okrutne warunki, w jakich żyli. To chyba ich do tego skłoniło. I taką naukę głosił w III wieku już po Chrystusie niejaki Manes albo Manicheusz, że właśnie Bóg zła stworzył materię. Więc materia jest też czymś złym. Człowiek nie powinien dbać o swoje ciało. Mało głosili, że nie powinni ludzie zakładać, pobierać się, zakładać rodzin, bo to znaczy będą przekazywać życie, więc znowu materię złą. I w tej sekcie właściwie uległ święty Augustyn przed nawróceniem. To była dla niego największa przeszkoda w drodze do Chrystusa. Przyjął i przez długi czas wyznawał właśnie tę prawdę. Nawrócony dopiero przez świętego Ambrożego w Mediolanie, gdzie Afryka Północna, gdzie Mediolan, północ Włoch. I wtedy dopiero całkowicie oddał się Chrystusowi. Skoro Bóg jest wszechmocny, skoro Bóg nie jest wszechmocny w sferze zła, skoro Bóg nie może zapobiec złu, to powinniśmy wierzyć w istnienie drugiej zasady, która ze swej strony ma władzę nad złem. To jest właśnie z pisma, które powstało w XIII wieku. Znowu ta herezja odżyła na południu Francji, północy Włoch. Katarzy to właśnie ci sekciarze zbrojnie walczyli z Kościołem katolickim. Przeciwko nim oczywiście powstawały krucjaty, wojny się toczyły, strasznie krwawe, ale przeciwko nim właśnie wystąpił i święty Dominik, i święty Franciszek. I to była klęska dla tych właśnie Katarów, dla tych. Oni swoją modlitwą, przykładem życia w całkowitym ubóstwie i troską apostolską, misjonarską pokonali dopiero takie właśnie herezje. I jeszcze
przypomnienie jednego myśliciela, filozofa niemieckiego z XVIII wieku. Twierdził on, że świat obecny jest najlepszy z możliwych. Jest tu troszkę też jakby echo tamtych wierzeń. Ponieważ Bóg stworzył świat, gdyby była możliwość stworzenia lepszego, to na pewno Bóg jako miłość wybrałby taką możliwość. A skoro stworzył taki świat, to ten świat jest najlepszy. Co z tego wynika? Że jeśli na przykład Bóg dopuszcza trzęsienie ziemi, jakieś akty okrucieństwa, to czyni dla nadejścia większego dobra. Znowu jest to takie wyciszanie. Tak powinno być. Oczywiście rozumiemy, to jest słaby rozum ludzki. Choćby się ci filozofowie, nie wiem, za jak mądrych uważali i uznawali i sobie nagrody przyznawali, to jest tylko słabiutki rozum ludzki. I dlatego znów dziękujmy Bogu, że rzucił światło przez Ewangelię na ten ważny problem cierpienia w naszym życiu na ziemi. I od razu zapowiedź, w jaki sposób Bóg nie przyszedł zlikwidować cierpienia, Bóg przyszedł przyjąć to cierpienie na siebie. Chrystus z krzyżem, Bóg, który dał się umęczyć, dla wielu ludzi obraza honoru i bluźnierstwo. Jak Bóg mógł na to pozwolić? Dla nas jest to największa miłość. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I w tym my mamy odpowiedź, dlaczego cierpienie i jak się w tym cierpieniu zachować. O tym, jak Bóg pozwoli w następnych naszych konferencjach. A teraz prośmy gorąco Matkę Bożą, by uprosiła nam światło, abyśmy się nie załamywali pod wpływem jakichś bzdurnych zarzutów, że chrześcijaństwo nie tłumaczy, że Pan Bóg nie daje rady, że przecież rozum ludzki mówi inaczej, żebyśmy zawierzyli Bogu i powoli drążyli. Problem jest trudny, jego nie można tak pierwszym machnięciem ręki, czyli źnięciem rozumu, od razu rozwiązać. Trzeba się z nim mierzyć i to przez długi czas i w życiu sprawdzać. I zobaczymy, że siłę daje tylko to przyjęcie cierpienia, ale w imię cierpiącego Jezusa na jego wzór, po to, by pomóc Bogu. Człowiek może pomóc Bogu Wszechmogącemu zbawić świat, a przynajmniej jak najwięcej jego mieszkańców. Prośmy o to światło i moc wiary, Matkę Bożą. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodziciel. Naszymi prośbami nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Mocno się zawsze zmieniać. Panu chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas